Cześć, dobry, witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w The Fair Fage Total War. Zapisujemy sobie grę, ponieważ w tym odcinku mamy sporo bitew do stoczenia. Zwłaszcza z Angmarem i kilkoma innymi frakcjami. Zaczniemy od przestawienia sobie, bo generalnie można tutaj jakąś armię przełożyć. Można, ale pójdziemy sobie na razie tutaj. W ten oto sposób i sprawdzimy, czy coś się znajduje tutaj. Bo tak, tutaj na pewno żadnej osady nie ma. Tutaj już tego szpiega byśmy sobie też przesunęli raczej na południe. Zobaczmy. O, w ten sposób sobie połączymy ich. Wy natomiast idziecie dalej i staniemy sobie przy tej osadzie. Będziemy patrzeć, co tu się znajduje. Bo tak, musimy stoczyć tą bitwę. I teraz zrobimy sobie to właśnie w ten sposób. Pięknie. Tak, mają pomóc nam w bitwie, oni mają ich rozproszyć, my wtedy w nich uderzymy i nie będzie już wielkiego wyjścia, po prostu zamkniemy ich w kole. Dobra, więc tak czy siak, zapiszmy grę na jedynce i pierwsza bitwa z Mordorem. W tym odcinku oczywiście. Gdybyśmy przejęli jeszcze Minas Morgul, to już w ogóle będzie pięknie. Poczekamy maksymalną ilość tur, żeby się okazało... Albo nie. Myślę, że bez problemu. I teraz pytanie, jak on się tam ustawi? Bo jak to będzie jakaś taka, wiecie, mapa, w której przeciwnik się ustawi gdzieś tam w pizdu daleko i to chyba będzie taka mapa. Że nawet się nie będzie dało podejść. O ja pieprzę. To będzie ciężko w takim razie. Jak się tu na przykład ustawi. Strasznie nie lubię takich map. Bardzo, bardzo, bardzo ich nie lubię. Okej, okay, najpierw to takie z łuczniku sobie ustawimy w ten sposób. I damy wam palisady. Teraz w ten sposób. No i na flankach po dwa oddziały. Miał być po dwa oddziały. Do oskrzydlania. Jazda oczywiście dodatkowo i rydwany tak samo z tyłu. Okej. Posiłki nadeszły. Poważnie. A, tutaj jesteście. Dobrze. Czyli gdzie tak naprawdę... Wiecie co? Okej, okay, zobaczmy, jak to się będzie pasować. Wiecie co? Te rydwany to bym wysłał na tych koniarzy. Sprawdzimy, czy to się będzie działać. Natomiast reszta armii, grupa. I ma... Musimy nimi podejść jakoś. Może w ten oto sposób nawet. Okej. Okay. Przyspieszmy. Gdzie te rydwany? O, się wycofał z tymi rydwanami. No dobra. A tu się nie da wjechać jakoś? Nie, da się. To spróbujmy. Okej, nasi łucznicy powinni już w nich strzelać. Pięknie. Na razie podnieście i ustawcie się z przodu. Ładnie. Teraz tu się zaczniemy zamykać. Tak samo ten oddział do przodu. Gdzie jest ten oddział jazdy? A się ustawił na samym końcu. Zobaczcie, jaki cwaniaczek. Ok, podjedziemy inaczej. W takim razie. Ok, zobaczmy. Ja bym chciał bardzo wykorzystać, żeby.
Zobaczyć, czy to się uda tymi rydwanami zabić. Okej, i zobaczmy, czy będzie taka akcja jak chcę. Okej. Przejeżdżają przez nich bardzo ładnie. Dobra, no zostawmy ich. Mam nadzieję, że sobie jakoś tam poradzą. Teraz. Wy do przodu. I wy tak samo. Tutaj będziemy ich zamykać. Tutaj. Mam nadzieję, że ten generał nie zginie, bo oczywiście jest kretynem. Okej, pikniesz do przodu. Boże, po prostu zacznijcie ich atakować. W tą stronę. Łucznicy cały czas mają ich kosić. Nie wiem co mój sojusznik robi, ale po prostu zachowuje się jak idiota. Damy buff. Na te halabardy na pewno nie będziemy atakować. Okej, okay. Wiesz co, ja nie jestem zadowolony jakoś specjalnie z tych rytwanów. W ogóle się nie słuchają rozkazów, nie wiem co oni robią. Tak naprawdę, tutaj atakować, pięknie. I teraz to napierać na nich jednym słowem. Jak to dalej będzie wyglądało? Gdzie te rydwany moje? W ogóle już im się rozkaz gdzieś tam. Jezu, autentycznie. Oni mieli tylko tu zaatakować. Tych koniarzy i tak tego nie mogą zrobić. Nie, po prostu. Potwornie nie lubię walczyć na takich terenach. Do przodu również. No, zabicie tego generała, tego Nazgula. Nawrót i wreszcie szarża jakaś. Przydałaby się. Sensowniejsza. Tak, tu się przez nich przerznęliśmy, pięknie. Znaczy w każdym miejscu wygrywamy, ale no nie wygląda to tak, jakbym chciał. Oczywiście generał przeciwnika dalej żyje, bo tak. A moja druga połówka biega jak idioci. Okej, znowu do tyłu. Pięknie. Też strzelajcie, nie wiem czemu nie strzelacie. Nawrót? Nie, to halabardziści to nie. Ciężka piechota halabardzistów to nie. Tu przejedźcie. Musimy się znowu wydostać nimi. Się wkopaliśmy troszeczkę. Gdzie? Ty durniu, wracaj tam. Sią mi stąd. Lepiej to się wycofajcie albo... Albo nie, tutaj zaatakujcie, spokojnie. I teraz przyspieszymy to już sobie troszeczkę. No nareszcie. Pięknie, do przodu. Tych halabardzistów zabijemy. I teraz tak, wszyscy łucznicy, którzy jeszcze nam zostały im strzały, tutaj mają strzelać.
Też nie możemy za bardzo pozwolić im uciec. Pięknie. Kontynuuj oczywiście. Chyba już nie zostało ich zbyt wielu, więc nie wiem, czy będzie jeszcze sens ich ścigać dalej. Okay, tutaj następnie, świetnie. Jedźcie, 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 cały czas jedźcie, tylko nic nie widzę przy tej mapie. Nie, bardzo mi się nie podoba ta bitwa, zbyt duże straty na pewno poniosłem. Jak na jedno starcie. Przeraziłem się w pewnym momencie nawet, że mój generał mógłby paść. Okay. Wjedźcie tutaj po prostu. Super. Dalej w tą stronę. Tu można było się ustawić. Już by nikt nie wjechał. Nie wiem, co za tajemna droga, ale straszna. Nikt nie ucieknie. Gonimy ich. Nie dogonię. Dobra, wiesz co, taka mapa jest może i ładna, efektowna, ale na pewno to nie jest efektywne. I ostatnio. Chociaż tak patrzę na nasz stan liczebny. Mogłoby być dużo lepiej. Będzie trzeba jakoś przetrenować te oddziały. W tej czarnej bramie zwłaszcza. Mhm. 5000. Execute. Do widzenia. Bierzemy jeńców. Nie od Mordoru. I pięknie, więc tak. Możemy teraz sobie tymi... czy raczej tutaj zrobić tak. Okej, nie mam zbyt dużo pieniędzy. Dobrze. No to chociaż na jeden oddział, powiedzmy tam do przetrenowania jak najbardziej starczy, to przetrenujmy sobie ten najbardziej nadwątlony. To powiedzmy, że tego sobie weźmiemy. I teraz pytanko, czy my chcemy się stąd w jakiś sposób zabrać, zaatakować coś innego, bo moglibyśmy całą tą armię wykorzystać, powiedzmy, do ataku tutaj na Gelebrin. Która ma niewielką armię, bo odparliśmy to główne zagrożenie. Tutaj idą co prawda jeszcze jakieś dwie. I też pytanie, z której strony będą chcieli nadejść. Bo tak, teraz będzie trzeba się w takim razie troszeczkę wycofać. I zrobimy to inaczej. Wiecie, zrobimy tak. Połączmy tutaj sobie oddziały. Pięknie. W ten oto sposób. I teraz weźmiemy sobie tak te cztery oddziały. Przerzucamy tutaj. Nice. Jakie mamy tutaj siły? Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć oddziałów tych z pikami. To przydałoby się troszeczkę dać jeszcze tych toporników. Świetnie. Czy któryś z tych oddziałów jest tutaj na przykład mocno nadwątlony? Oddział koniarzy. No to co, koniarzy zabieramy, nie potrzebujemy ich tutaj, ale damy im w takim razie jeszcze jeden oddział łuczników. Świetnie, w ten oto sposób. Tak się będziemy bronić. Teraz, nie potrzebujemy tutaj dwóch generałów. Weźmiemy sobie tego z lepszym dowodzeniem. Tak, tego sobie przerzucimy tutaj. I damy wam w zamian za to... Myślę, że tak, nie możemy połączyć łuczników, bo już nam się zlikwidują. Ale powiedzmy jeszcze jeden oddział. O, zrobimy sobie tak. O, jeszcze jeden oddział tych toporników. Świetnie. I w ten sposób będziemy się bronić. Teraz tutaj... Mamy możliwość przetrenowania jeźdźców, przetrenujemy sobie tych. Na pewno to uczynię. Ta armia już idzie też wesprzeć nas.
I zobaczmy. Tutaj na razie nic nie będziemy robić. Musimy się zastanowić, jak tam dalej będzie szła ta strategia. Tutaj mamy dwie tury. Z tymi byśmy musieli się, tymi byśmy musieli się zająć. Szkoda, że nie mogę też nikogo zwerbować. Ta armia jest też już prawdopodobnie mocno uszkodzona. Czy ja mam gdzieś tu szpiega, żeby zobaczyć, czym oni tak naprawdę dysponują? Stańmy sobie może gdzieś tu obok. No niewiele widzę. Widzę czterech generałów. To mnie trochę może zaboleć. Mamy za to raz, dwa oddziały jeźdźców, cztery oddziały jeźdźców. Łącznie z generałem, to są troszkę uszkodzone. Jeszcze ich połączymy, a już się nie da. Dobra, więc tak, ci natomiast mają zaatakować z tej strony. Pięknie. I no, stoczmy tą bitwę. Tak, mają cztery generały, więc tam lekka przewaga jest, powiedzmy, na ich korzyść naliczana. Ja bym chciał wykorzystać bardzo dobrze moje oddziały jazdy konnej w tej bitwie. I spróbujmy. Save all. Rund 3. Mam nadzieję, że to wystarczy. Mamy dużo jednostek. Strzelecki będzie trzeba też troszeczkę inteligentnie skorzystać. Przede wszystkim nie ustawiać może w jednym jakimś określonym punkcie, bo albo ustawić się wrogu, zobaczymy, może sprowokować ich do ataku. I pomęczyć ich tak długo, jak się tylko będzie dało za pomocą jednostek konnych. Ci generałowie są niebezpieczni. Zacznijmy ustawiać. No i tak, mamy de facto przewagę liczebną. Zróbmy inaczej sobie tutaj do tyłu troszeczkę. I teraz tak. Oczywiście wy. Wy też. Nie strzelać płonącymi strzałami. Robimy sobie tak, pięknie. No i teraz zobaczmy, weźmy sobie tych. Wy macie stanowić mój trzon armii. Pięknie. Natomiast z tej strony może sobie ustawić taką lżejszą flankę. Pięknie. I z tej drugiej. O, w ten sposób. Ustawimy was, świetnie. I to, co chcę z pierwszej kolejności, no to moja jazda. Moją jazdę weźmiemy sobie całą na tą flankę. Musimy wyplemić w pierwszej kolejności jego wargów. Można zrobić sobie tak. Wy będziecie bronić przed wargami z drugiej strony. No i co? Jesteśmy gotowi w takim razie. Okej. Wyjedziecie tam. Ten oddział ma się zmierzyć z wargami. Wy natomiast tak samo. Trolle będą oczywiście najgorsze. Jeden oddział tutaj od razu. Pierwsza szarża będzie w tą piechotę. Okej, do tyłu, natychmiast do tyłu, bo. I teraz z tej strony. Pięknie. Dobra. Wargowie dość mocno poginęli. Tak się przynajmniej wydaje. No, 50, ładnie. Gdzie te trolle? Ok, te trolle są oczywiście najgorsze. Już strzelamy, świetnie. Jego jazda została wyeliminowana, tak naprawdę. Troszkę przybiliśmy kamerę. No i co, z tej strony już uciekają? 10. Aha. Robimy tak. 8 wargów, pięknie. Więc tak, teraz z tej strony robicie tak, wyrobicie tak i wyrobicie tak. Pauza. Tutaj wyjdziemy teraz do nich, zaatakujemy ich, pięknie. I w tym momencie będzie, tu może być troszeczkę cięższa walka. Teraz do przodu, zamkniemy ich troszeczkę w kole. Rozładnie do tyłu. Tu już zostali praktycznie rozbici. Pięknie. Jeszcze do tyłu, jeszcze do tyłu. Tam zaatakujemy ich teraz. Ja widzę, że nie chcą, ale umierają. Pięknie. Pauza. Tu są stalkerzy, tak? Czy wy, oni już przestali walczyć z tymi wargami?
Nie, wargowie jeszcze tam dają czadu, kurwa. Wilki są nie do zmordowania. To są pikinierzy, to nie. My tak. Teraz nawrót. Strzelać w tamtych. Świetnie. Pierwszy generał nie żyje. I tu ich zamkniemy. Nice. Teraz ci. Pomóżcie im. Jazda niech ucieka. Wy też do tyłu. Nawet możemy w ten sposób jeszcze zmiażdżymy ich do końca. Tu ich zamykamy. Te trole już też zaczęły umierać. Pięknie. Tak, tak, do tyłu. No, generałowie zdecydowanie to są jednostki, które muszą przetrwać. Teraz robimy nawrót na jednostki strzeleckie. Tamten oddział jeździecki niech jedzie tutaj. Wszyscy natomiast, jak tylko mogą, mają strzelać w tych. Pięknie. Okay, do tyłu. Tu już ich zabiliśmy. Świetnie, zostali złamani. W tych dwóch miejscach natomiast bez żadnego problemu. Powinniśmy to dać radę. Świetnie, wracajcie w tym miejscu tutaj. Teraz tak, ciężki oddział na tą stronę. Wy wracajcie. Potrzebujemy was tu. Albo nawet nie, wy też nie. Wracajcie. Tutaj musimy troszeczkę powalczyć. Więcej. Ok, oddział jeździecki. Tych bodyguardów trzeba będzie zaszarżować, tak samo. Już nawet możecie ich zostawić, teraz tutaj. I wystrzelajcie tam. Teraz, gdzie jest ta moja konnica druga? Ciekinierów. Już możemy na spokojnie przyspieszyć troszkę czas. I przy okazji... Gdzie jest ten generał? Generałowie do tyłu. Tak samo tu. No i pozabijajmy jego urków, już tych głównych. Wy już nie strzelajcie, nie uciekajcie. Wy tak samo. Nie strzelać, nie uciekać. Pięknie. Aż dokończymy to już za pomocą jazdy. Tutaj ścigać. Jeszcze kilku generałów brakuje. Dobra, tu jest chyba jeszcze generał, w takim razie go wykończmy. No i zostanie ten tu. Tam było 4 albo 5 generałów, dobra, jest czwarty. Ciekawe, czy wychwyciłem wszystkich generałów, czy jeden uciekł. No, chyba jeden uciekł. Ale to i tak nie powinno być wystarczająco, żeby odbudował tą armię, bo teraz możemy spokojnie zaatakować Ostin coś tam. Połączymy ich z armią, która nadchodzi z północy, bo teraz już de facto zniszczyliśmy Dol Guldur.
Tylko samo przejęcie tych kultur może być problematyczne, bo jeżeli je przejmiemy, to zrespawnuje się armia, którą chciałbym zostawić sobie jednak na koniec. No to będą po kolei przyspadać. Okej, okay, czyli udało nam się. Świetnie. Natychmiast tutaj, ten szpieg, również gdzieś tutaj. I co się dzieje w Dol Guldur? Nic nie ma. Przywódca. O! To jest jakiś nowy oddział, jeszcze tego nie widzieliśmy w boju. Dobra, teraz tu. Mamy ich 6, spróbujmy to zrobić na automacie już tym razem. Może nie będzie trzeba aż tak bardzo. No i pięknie. Okupuj. Przy okazji przetrenuj też. A tutaj. Coś możemy tu zrobić szczególnego? Nie. No to będziemy czekać sobie w takim razie. Nic tu nie będziemy robić. Teraz moglibyśmy stąd zabrać kogoś, bo tutaj też możemy te elitarne oddziały. Tylko trzeba, wiecie co, troszeczkę się zatrzymać, bo zbyt dużo naraz się wszystkiego dzieje. Okej, okay, co to za armia jest? To jest jakaś malutka armia. Raczej mało groźna, w zasadzie w ogóle nie groźna, bo ją zmasakrujemy za pomocą naszych jednostek. Gundabad jest troszeczkę lepiej broniony, mają tutaj halabardzistów, mają tutaj te śnieżne trole, one są najgroźniejsze, mają potworne ataki. I przy okazji to wszystko sobie zniwelujemy. Tylko czy w tym odcinku zdołamy zrobić coś jeszcze? Prawdopodobnie nie. Tu jesteśmy już bronieni. Czy tak, tych moglibyśmy sobie zabrać i ich wymienić na coś innego. Tylko na co? Może na jeden ten profesjonalny oddział. Też halabard tych naszych pikinierów. Świetnie, bo to jest cała armia i tu się nie da wejść, nie da się ominąć tej osady bez niszczenia ich. Więc tak. Teraz pytanie, bo tu już raczej wychodzić nie chcę. Bardzo chciałbym jednak z Imladris mieć sojusz. Bo zobaczcie, to jest nawet osada, w której oni nie zaczęli werbować tych porządnych jednostek, więc de facto ja mógłbym bardzo szybko zniszczyć Imladris, jeżeli miałbym elitarną armię w tym miejscu. Ale boję się troszeczkę tego, że jeżeli... Wiecie co, jeszcze sobie zrobimy tak. Kolejny szpieg pójdzie gdzieś tutaj. Tu bym chciał ustawić sobie następnego. I będziemy ich potrzebować więcej, więc jeszcze jednego szpiega sobie wynajmę. Tutaj mamy dwóch szpiegów, aż tylu nie potrzebujemy. Ciebie w takim razie przerzucę sobie na tą stronę. No teraz tak. Armia stąd. Gdzie byśmy chcieli nią pójść? Bo możemy spróbować zdobyć Zakkalam. Tylko że boję się, że ta armia może mnie uderzyć. O. Ona jest problematyczna z jednego tylko powodu. Jest liczna. No i natomiast tutaj też trzeba było przetrenować troszeczkę te oddziały. Bo poza tym, no to tutaj powiedzmy mamy te kolejne oddziały, które zaczęły się werbować. Świetnie, mógł zmontować nawet niedługo kolejną armię. Tak. Wszędzie coś do roboty po prostu zaczęło być. No to co? Teraz trzeba by rozgromić ten Gundabad. Co, zrobimy to już na mapce? Myślę, że tak. Pozbędziemy się ich w takim razie szybciutko. Save all. I zaczynamy. Bo Gundabad chciałbym oblegać tak długo, jak się da. Dopiero później możemy posunąć naszą ofensywę dalej, bo generalnie to nawet na Gundabadzie pierwotnie chciałem się zatrzymać. Okej. Okay. I teraz co byśmy chcieli zrobić tutaj? Wiecie co? Ja planuję sobie następujące posunięcie. Weźmiemy wszystkich naszych łuczników, ustawmy ich w linię w taki sposób. Teraz tych ze złotymi pancerzami, a zobaczmy, czy oni w ogóle mają jakieś ulepszenia na tych pancerzach, jeżeli mają złote już, czy są...
Wydaje mi się, że mają, bo na początku mieli tylko takie puste pancerze, a teraz już wyglądają bardziej profesjonalnie. Fajnie. Czyli są też ulepszenia dla takich prostych jednostek, najprostszych jednostek. Okej, okay, wy natomiast stoicie na kolejnej linii. No i tych halabardzistów gdzieś tutaj na flankę. Te dwa oddziały natomiast też gdzieś tutaj w ten sposób. No i co? Jazda jedna tutaj. Natomiast te dwa oddziały gdzieś tutaj. Pięknie. I wy się ustawiliście już, widzę, że w tamtym kierunku. To co, zróbmy grupę. Czy oni idą do mnie, czy nie? Tak, idą do mnie. Świetnie. To co? Ustawmy się, tak? Ja bym chciał najpierw. O właśnie, pojedziemy tutaj lekką jazdą. Ciężka jazda natomiast gdzieś tam. Przyspieszmy. Tych łuczników to sobie wykosimy natychmiast. Okej, nawet nikt im nie przyszedł z odsieczą. Interesujące. Spoko. Są pikinierzy, to może niekoniecznie byśmy chcieli ich atakować. A tu, tu już zostali rozbici. Świetnie w takim razie. Na tych strzelców, tak samo tu. Pięknie. Do tyłu. Uciekamy. Nie chcemy, żeby nam przyłożył za mocno. No i pięknie. Nawet łucznicy sami się obronili. Tak, teraz wszyscy mają strzelać tutaj, tak samo wy. Pikinierów trzeba pozabijać, zdecydowanie. Pięknie. Teraz wszyscy tam. Kontynuuj. I tak, wy wszyscy już macie nie strzelać, to jest szczególnie wy i wy, pięknie. Już teraz sobie weźmiemy, troszeczkę tej jazdy potraciłem, ale myślę, że było warto. Zabijem sobie ten ostatni oddział i będzie po wszystkim. I Gundawa został odparty minimalnymi stratami. No i pięknie. Tylko setka straconych. I na tym, moi drodzy, byśmy skończyli odcinek, bo teraz tą armię prawdopodobnie wysunę do przodu na... żeby zdobył... nie Shedden? Jak ta osada się tylko nazywała? Bo sądzę, że resztą... no, Shedden jest tutaj, to jest stolica Nagmaru. Będzie ciężko ją zdobyć tak w pierwszej kolejności. Pójdziemy sobie tu. O, zablokujemy ich jakoś sensowniej. Teraz tak, szpieg w to miejsce też i zajmiemy sobie Litarz. I na Litarzu się zatrzymamy, ponieważ z drugiej strony równocześnie nacierają oddziały krasnoludów, jak widzicie. I oni będą głównym problemem Angmaru, nie my. My to jesteśmy tam, powiedzmy, odebraliśmy dopiero, odbieramy im dopiero Gundabad. Natomiast krasnoludy zajęły cały ten teren, więc też są już znaczącą siłą. Bym nawet powiedział, że porównywalną. Sprawdźmy ich. No, są nieźli. Mordor jeszcze jest oczywiście. Tak, Mordor to. Mordor jest strasznie przypakowany, ale to nie jest jakby uczciwe przypakowanie. To jest zdecydowanie. Oni są zdecydowanie.
podboostowani za pomocą dodatkowych kodów. Jakieś tam kupienia pieniędzy i tak dalej. Zróbmy koniec jeszcze tury, zobaczmy, co się będzie działo. O, pięknie. Sojusz? Nie, szkoda to jest, że w ogóle te frakcje nie chcą z nami porozmawiać na temat jakiegokolwiek formy sojuszu. Bo to takie, wiecie, nielogiczne. Skoro i tak obróciliśmy się przeciwko Mordorowi, no to czemu by nie pociągnąć tego dalej? Jakichś wspólnych jakby korzyści. Dobra. Nazgul powróci do Uldur. Mamy nowego generała. Lojalny, niezłe dowództwo. Weźmiemy go sobie. Mamy też jakiś gildię kupiecką. No zobaczmy gdzie i zobaczmy ile to da. 2, 4, 2, 4, 8. 4, 2, 3. Nieźle. Cardoon under siege. I właśnie o tym mówiłem, że tu się już pojawiają krasnoludy. Ok. Więc sprawdźmy dalej. Nowa misja. Take settlement, tak wiemy. I prawdopodobnie zrobimy to raczej z biegu. Więc cóż, oblegajmy je. Maksymalna ilość taranów. No, wiadomość odnośnie werbunku. I tutaj jesteśmy oblegani. Okej, to będzie interesujące, bo ta armia prawdopodobnie będzie się bronić w tym miejscu. A nawet możemy przysłać posiłki. Więc dobra, dzięki za uwagę i do zobaczenia. Hej, papa.